kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie o zapachach, które poprawiają nam samopoczucie, nastrój, czyli poprawiaczach humoru. A w zasadzie może nie humoru, ale po prostu czujemy się lepiej, po prostu bardziej energetyczne, pewne siebie i od razu chce się nam żyć. Ja przedstawię Wam dzisiaj takich piątkę takich zapachów, właśnie, które kojarzą mi się, że personalnie ja nie mogę bez nich żyć i uważam, że są warte wzmianki właśnie takie zapachy, które dają nam lepsze samopoczucie, kiedy zaczynamy z nimi dzień, także koniecznie zostańcie ze mną. Odcinek będzie, tak jak powiedziałam w intro, o perfumach, które poprawiają nastrój, poprawiają samopoczucie. Kiedy je używamy, czujemy się super, świetnie, energetycznie i zaczynamy dzień i po prostu chce się nam żyć. Ja przedstawię dzisiaj moją piątkę, taką też wiosenną propozycję, bo robi się bardzo wiosennie, słuchajcie. No i uważam, że te perfumy są warte wzmianki i dlatego zgrupowałam dzisiaj takich pięć najlepszych perfum. Pierwszym zapachem, który tu chcę Wam pokazać i który z natury, słuchajcie, ma dać nam kopa energetycznego, pozwolicie, że ja go sobie psiknę i ja sprzedaję go w dużych ilościach u mnie w perfumerii. To jest Tender Light z nowej kolekcji Luxe Fragrances Estée Lauder. Nie bez kozery mówię o tym zapachu, dlatego że wszystkie te 8 zapachów, ja omówiłam je osobno na moim kanale, także serdecznie Wam zapraszam do tego odcinka, ale zaczęło padać. Więc one mają z natury specjalną taką technologię, że dają właśnie takie samopoczucie, że czujemy się świetnie, szczęśliwe, pełne jakby dobrej samooceny i właśnie takie właśnie playful, nastawione bardzo, bardzo pozytywnie i energetycznie do życia. Takie było założenie całej tej kolekcji, czyli 8 zapachów. Ja wybrałam dzisiaj jeden, do którego jestem bardzo przywiązana. Tender Light, to jest specjalna technologia, że one niby utrzymują się 12 godzin, ale to wiadomo zależy od naszego pH skóry. I to jest świetny zapach, który łączy takie nuty bergamotki, nuty irysowe, słuchajcie, ale łączy też chińską herbatę. Coś cudownego, naprawdę. Ja nie wiem dlaczego, że jak ja go na sobie mam, to trochę mi przypomina właśnie taką skórę ogrzaną promieniami słońca, taką bardzo szczęśliwą, z taką szczęśliwość, właśnie taką sielankę, gdzieś tam jeszcze tak mi się kojarzy guma balonowa, nie wiem dlaczego, ale to jest przepiękny zapach, który ja uważam warto mieć w swojej kolekcji i kiedy ja go noszę, od razu czuję się lepiej, to nastawienie do życia, do dnia, kiedy otwieramy ten dzień dla siebie jest cudownym zapachem. Ja nie mogę się jakby od niego uwolnić. Mam jeszcze dwa zapachy z tej kolekcji, które uważam, że są świetnymi majstersztykami, ale nie będę się tu rozgadać, obejrzyjcie właśnie ten odcinek, który ja Wam zostawiłam już wcześniej, omawiając te zapachy, który ja w końcu odkopam, ale naprawdę jak uwielbiam na taką wibrującą wiosnę, ale też właśnie to jest zapach, słuchajcie, który daje nam niesamowitą energię, super szczęśliwość, samopoczucie, że jesteście pożądane, że jesteście po prostu mega sensowne, seksowne, sensualne i świetne. To jest zapach trochę zapomniany, Jimmy Choo Fever. Ja mam wersję Eau de Parfum. Słuchajcie, to jest lajsi, jest czarna śliwka, grapefruit, heliozro, który ja uwielbiam, dodaje właśnie takiego kopa, strasznie bym powiedziała, taki kobiecy akord. Jest też buptonka i sandalwood, czyli drzewo sandałowe. Przepiękny zapach, słuchajcie. Ja uważam, że to jest zapach taki mega wibrujący. Ja sobie tu właśnie czytam, jakie ma bardzo dobre recenzje ogólnie. Mega wibrujący, ale bardzo taki uwodzicielski, bym powiedziała, sensualny też.
Może dlatego, jako poczytuję, że mi zawsze poprawia samopoczucie i w ogóle czuję się właśnie taka bardzo adorowana i zwracająco na siebie uwagę, bo ten zapach taki jest, słuchajcie. I która z Was używała, no wie, że zapachy dziemiczu są bardzo specyficzne. One może są czasem na jedno kopyto, ale naprawdę są mega sensualne i takie dające Wam poczucie, taką wiarę w siebie, takie, że wszystko możecie zrobić. W zasadzie macie jakiś plan i ten plan się zawsze uda. Tak ja odczytuję właśnie ten Jimmy zapachem, który właśnie sprawia na wiosnę i na teraz, że go uwielbiam i czuję się bardzo szczęśliwa, taka zmysłowa i specjalna w takiej specjalnym płaszczu właśnie z tych perfum, czyli Victor & Rolf, wersja Flower Bomb, ale Ruby Orchid. Tam jest, słuchajcie, jaśmin, róża, a jest też wanilia, trochę patchouli i taki fajny twist właśnie zrobiony też z różanych płatków. Bardzo dobrze ten zapach jest opisywany, widzę tutaj na internecie, ale on jest niebywale piękny, taki, ja bym powiedziała, że stopniowo jak używacie, to dojrzewacie do tego zapachu. On jest bardzo mega kobiecy i taki sprawiający, że gdzieś tam kiełkuje pożądania, naprawdę daje takiego kopa, taką energię, tak zaraz ta sama poczucie i czujecie się po prostu mega, mega kobieca, że nie może go zapragnąć właśnie w mojej tutaj odsłonie. Go gorąco polecam, to jest nowy zapach, który ujrzał światło dzienne całkiem, całkiem niedawno. Jak go spróbowaliście, dajcie mi znać, co Wy osobiście o nim uważacie. Gadam i zawsze jest moich top. No oczywiście Miss Dior Blooming Bouquet to jest zapach, który niezależnie jaki mam zły humor, jak go psiknę, po prostu czuję się wspaniale i gdzieś tam jest zawsze ta nutka, że na pewno będzie lepiej, że będzie cudownie i te wszystkie takie frazesy, które sobie serwujemy. To jest piękny zapach właśnie taki różany, z peonią, przepiękną, wybujałą peonią. Ja wiem, że niektóre osoby uważają, że on jest nietrwały, dla mnie on jest super, super, super trwały, mówię to z całą odpowiedzialnością. Przepiękny zapach, taki energetyczny, samopoczucie jest bardzo, bardzo świetne po nim. Dla mnie to jest zapach, który mogę określić, że was unosi w powietrze, wiecie, że go chcecie, wiecie, że będzie dobrze i czujecie się radośni, świetnie, energetyczni, takie nabuzowane. To jest właśnie ten zapach takiej ni to niewinności, ale robi z Wami takie dziwne rzeczy, że po prostu wiecie, że chce się Wam bardzo żyć, jesteście szczęśliwe, macie milion pomysłów i nawet jak jest źle, to kiedy się psikniecie, to daje Wam taką super nadzieję na lepsze jutro. Zapachem, którym ja zrobiłam specjalną recenzję, ja wiem, że jest taki hejt na Chanel teraz, związany i z wojną na Ukrainie i generalnie, że Chanel promuje tu zapachy, które są mega drogie, każe lajerować i w ogóle te ceny i to nastawienie do klienta i ta wybujałość tutaj, bo wszystko jest takie VIP, nawet jak chcecie kupić pewne rzeczy, to ich nie ma i kreują taką właśnie taką atmosferę, że są nie do dostania, a ceny są niestety bardzo, bardzo idą w taką stronę, że naprawdę są astronomiczne, nie wiem czemu. Ja wysoko oceniam tą mgiełkę, ja wiem, że niektóre pisaliście, no mgiełka za tyle pieniędzy, ale ona trzyma się u mnie jak perfumy. Ja wiem, że tutaj Chanel chciała taki rewitalizujący substytut, perfum to nie jest nawet substytut, to jest po prostu mgiełka do ciała, która ma właściwości rewitalizujące i też taki jak skincare, czyli trochę jak pielęgnacja, ale ten zapach jest piękny i mówimy tu dzisiaj o zapachach, które Was są taką odskocznią, dają super kopa energetycznego, świetne samopoczucie i samoocenę i taki on jest. W momencie, kiedy ja go psikam na ciało, ja wiem, że mi się chce żyć, ja wiem, że zbliża się wiosna i ja wiem, że coś w trawie piszczy, jest gdzieś ta miłość dookoła mnie, jest właśnie piękny świat gdzieś tam ukryty, mimo że no, ja wiem, że teraz te wszystkie wiadomości, które nas dobijają, nie są pozytywne. Także to jest taki zapach, który naprawdę chcemy się nim otoczyć, chcemy się nim psiknąć,
chcemy przebywać w takim towarzystwie i roztaczamy tą piękną aurę właśnie wokół siebie. No i ten flakon po prostu jest zabójczy. Ja wiem, że to jest związane pewnie z kamelią, no ale ogólnie bardzo mi się podoba z jednej strony minimalistyczność taka, a z drugiej właśnie ta czerwoność gdzieś. I myślę, że wszystkie marki idą w takim kierunku, bo zobaczcie, nawet tutaj Estée Lauder nawiązuje do starych tutaj napisów, takich starych etykiet, jakie Estée Lauder dawniej hołbiła i lubiła. I tak samo, słuchajcie, zobaczcie, jest tu z Chanel. To by było dzisiaj na tyle. To jest moja piątka zapachów, które poprawiają nastrój i samopoczucie. Ja ściągnęłam trochę ten temat z Miss Potocki. Ja serdecznie ją pozdrawiam, ale super, ja chciałam w ogóle zrobić taki temat. To są ciekawe, jak te perfumy na nas oddziałują, jaki mają wpływ i ogólnie jak zaczynamy dzień. To jest bardzo, bardzo fascynujące, że wpływają na nasz mózg, na nasze ciało, na ten wybuch serotoniny, że po prostu czujemy się świetnie i nie poddajemy się pewnym rzeczom, które nas dobijają. Jestem ciekawa Waszej piątki, takiej szlachetnej piątki. Zostawcie komentarze koniecznie i napiszcie mi, które perfumy sprawiają, że po prostu tak się wspaniale czujecie. Oczywiście zapraszam nieśmiałych subskrybentów i tych nowych do wciśnięcia magicznego guziczka. I zapraszam Was do lajkowania i do następnego odcinka. Pa, pa!